ruszamy, ruszamy, trasa Bombel. Będą teraz odgłosy administratora fanpage'a Nartorama. Uwaga, go! Tak się bawimy na trasie Bombel. Czyli prawdopodobnie również z dedykacją dla tych najmłodszych. Jest rewelka. Po prostu rewelacyjnie, sprawia wam to przepiękną radość. Po pracy uciec od miasta, uciec na rower. Nawet grid ze znajomymi chyba wam takiej przyjemności nie da. Więc naprawdę warto, warto, warto. Piękna zabawa, piękna po prostu. Coś wspaniałego. Pięknie przygotowana trasa. No jestem wzruszony niemalże. Jupi! Wow! Wow! To jest piękne. To jest wspaniałe. Wspaniałe. Oczywiście kask niezbędny na wszelki wypadek, ale tu się nic złego nie dzieje na tych trasach. Każdy da sobie radę. Ja przyznam się, że single tracków takich mam zaliczonych może 3, może 4. Nie róbcie tego tak jak ja. Ale jest wspaniale. Człowiek, wspaniała zabawa. Wow. Jejku, wow. Może tych odgłosów fascynacji jest za dużo, ale nie mogę się powstrzymać po prostu. Każda taka przeszkoda sprawia taką wielką frajdę. Nie, coś niesamowitego. I teraz mamy stop i do wyboru jedziemy dalej. Jedziemy dalej tędy. Bombel. Jupi. Trochę górek pooglądamy. Wow! Coś niesamowitego. Strumyczek. Za doświadczonym graczem. I wjechaliśmy na fragment zigzaka. Coś cudownego. Coś pięknego. Powróciłem do moich odgłosów, ale naprawdę, jakbyście tu byli, zrozumielibyście tą frajdę. Wow. Coś pięknego. Cudowne. Wspaniale. Hu. Na sam koniec jeszcze się wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. Huh. Rewelka. Huh, huh, huh. Pozdrawiam was. Hej.